Ulica nad kanałem prawie gotowa. Troszkę trzeba było zasiedlić. Jakieś figurki tutaj nam doszły. Lampy, o których wcześniej mówiłem, również. I tak zaczynając może od części prawej. Tutaj mamy muzyka takiego punka. Zresztą bardzo, bardzo miła postać, bodajże z pierwszej serii minifigurek. Dobrze mi się kojarzy. Pani jakaś w czasach covidowych oczywiście w masce, prawdopodobnie jakaś pani inspektor, która sobie gdzieś tutaj śmiga, może coś sprawdza, nie wiem. Oczywiście tutaj jest, dalej mamy panią na deskorolce, nad kanałem fajnie sobie pośmigać. Co tu mamy dalej? Myszkę, nie wiem, czy tam dojrzycie, tam w kąciku sobie myszka siedzi. Obok tego stuwa leży, no prawdopodobnie ktoś zgubił, jakiś rozszczepany turysta. Co mamy dalej? Dalej mamy ten domek, który jest oryginalnym produktem Lego. Na domku Mikołaj, ale Mikołaj bez worka, czyli on sobie tutaj chyba sprawdza możliwości wejścia w przyszłości w okolicach gwiazdki, bo komina jakoś tutaj nie widać. Więc kombinuje pewnie biedak, jak tam może później wejść. Dalej mamy tą podwójną kamieniczkę, też oryginalny produkt od Lego. No, kamieniczka została opanowana niestety przez pana złodzieja. Tutaj on, bandzior siedzi tam, coś pewnie kradnie. Nieświadomy niczego właściciel siedzi na dachu sobie, coś tam jakieś. Ma kawałek terenu w zieleni, coś sobie tam uprawia, z pieskiem sobie jest piesek. Piesek chce chyba szczeka tutaj na tego ptaka. A pod kamienicą pan sobie łowi jakieś tam rybki. Widać czasem ta rzeka, która przepływa przez to miasteczko, przez tą ulicę naszą. Następnie sklep rowerowy. No oczywiście jak sklep rowerowy, no to i pan z rowerkiem. Nie wiem, czy przyjechał coś naprawić, czy dokupić, ale na pewno coś sobie tam działa. Co mamy na dachu? Nie wiem, zobaczymy. A na dachu nam się zaczaił pan Potter. Pan Harry Potter sobie grilluje. Pewnie głodny. Natomiast lecąc niżej, no to mamy tą dziwny taki wyschnięte uliczkę. Zgodnie z sugestią syna, tam musiałem dać jakąś żmiję. Pewnie jej nie widać, ale tam jest jakiś żmija czy wąż. No w takich suchych miejscach nie wiem, czy właśnie żyją, ale tak syn zasugerował. Tutaj mamy reklamę pewnie tej lodziarni, co tam była na sam początek, bo to tak trochę jak lody wygląda, chociaż tak naprawdę nie wiem, co to jest. Załóżmy, że to jest rożek lodowy. Tutaj jest kamieniczka, która prawdopodobnie jest wynajmowana przez tych dwoje turystów. Tu się pani opala na górze, a na dole sobie pan uśmiechnięty przyszedł. No, nad wszystkim czuwa oczywiście niezniszczalny Batman. No, musi mieć na wszystko oko, bo to tak nie może być inaczej. Tutaj mamy pana z brygady ratunkowej, to jest ta brygada od rzecznych spraw. I on tu sobie, prawda, ma oko na naszą rzekę. Tam sobie pan odpoczywa z pieskiem. Co mamy dalej? Dalej mamy skwerek. Na skwerku, jak wcześniej mówiłem, jest taki kocyk, a tam z tyłu jest pan do połowy rozebrany. Przypuszczam, że się przyszedł opalać. No i co? No i mamy wieżę. Wieżę widokową, zegarową. No, jak skoro widokowa wieża, to i musi być ktoś, kto coś obserwuje. Tutaj widać pana, który obserwuje sobie różne widoczki. Natomiast tutaj poniżej mamy. Chyba jakiś reportaż kręci telewizja, bo i pani, i pan, a może dwie panie tutaj są. I to by było wszystko jakby z tej strony.
Jako, że nasz świat jest światem od deski do prasowania, czyli bardzo łatwo go po prostu przekręcić na drugą stronę. Przepraszam. Więc zaraz zobaczymy, co się tam kryje z drugiej strony. No to jesteśmy po drugiej stronie. Może zaczniemy od wieży widokowej, zegarowej, która jest z tej strony i tutaj jest wejście do gift shopu. Jakaś pani już tam chyba puka, jest zainteresowana rzeczami, które się tam znajdują. Tutaj jest bardzo wysoka wieża i na szczycie tej wieży mamy przepiękną, bardzo mi się podoba ta figurka z białej sowy. Ona na pewno też tutaj ma oko na to, na tą uliczkę. Tutaj mamy nasz skwerek. Na skwerku ten pan, o którym mówiłem, drugi pan się przechadza. Tutaj niespecjalnie się nic dzieje. Tutaj mamy naszą zaschniętą florę. Tutaj jest pan, który coś przewozi na taczkach, pewnie jakiś remont się szykuje. Tutaj pan wraca do domu. Potem oczywiście dalej tam piecze i grilluje i zapachy się rozchodzą. Co mamy dalej? Dalej mamy sklep z zabawkami. No to jak sklep z zabawkami, to oczywiście dzieciaki muszą być. Tutaj jest dzieciak na hulajnodze i chłopczyk, który trzyma wielkiego balona. Następnie mamy tą dużą willę z oranżerią u góry. Też jakiś pan robotnik idzie chyba coś naprawić. No i ostatni domek, czyli lodziarnia. Z tyłu tutaj widać chyba panią, która tam może wydawać lody nawet tutaj z tyłu. No jakby ktoś zachorował, to jest pani pielęgniarka, bardzo fajna postać z pierwszej serii minifigurek. No i pan, który przyjechał tutaj na motocyklu. Jest ten motocykl tam z tej strony. A pewnie tutaj gdzieś w gości pójdzie sobie. No i tak mniej więcej wygląda druga strona. Łatwo to wszystko przekręcić, łatwo się tym bawić, łatwo to oglądać ze wszystkich stron. A syn jak chce się tym bawić i rozkładać to, no to jeszcze jest łatwiej, no bo to po prostu wszystko wyciąga z tego, no i można to z powrotem bardzo szybko włożyć. No co pozostaje? Pozostaje do zrobienia kanał. No jak rzeczka, jakiś kanał, no to wiadomo, że jakieś jednostki pływające tam trzeba zrobić. I to chyba będzie już koniec, jeżeli chodzi o nasze miasteczko. Projekt skończony. Mamy w kanale, w rzece już jednostki pływające. Mamy rybki, bo widać rzeka czysta. Mamy tutaj jakiegoś raka. I może zobaczymy sobie z tej strony. Tutaj mamy szybką łódź motorową, która ma chyba ze 30 lat. Wielokrotnie przebudowywana. Bardzo mi się podobał ten projekt. Teraz to już jest zupełnie własna inwencja. I tutaj sobie bardzo sympatyczna pani będzie chyba wypływała powoli. Jeszcze musi tylko chyba jakiś kask ubrać. A na razie mamy tutaj przyczepioną tą łódź do nabrzeża. Tutaj ten pan, który nam łowił ryby, wyciągnął sobie jedną z ryb, ale tutaj mamy zdecydowanie większą ilość ryb. I tutaj mamy oczywiście jak rzeka, woda, w ogóle cokolwiek z wodą związanego, to muszą być piraci w liczbie dwóch, ale groźnych. Oczywiście ze skarbem, mnóstwo złota tam i oczywiście chyba gdzieś skądś płyną może na jakąś swoją bezludną wyspę, aby ukryć ten skarb. Dalej mamy znowu jakieś ryby. Oczywiście z sugestii syna muszę tutaj ukryć węża wodnego. No i ostatnią jednostką pływającą, jaką tutaj mamy, to jest turysta w kajaczku. Turysta robi sobie zdjęcia, pływa, bardzo sympatyczny człowiek i on dopełnia obrazu całego
naszego miasteczka, całej naszej ulicy Nadbrzeżnej. Projekt nazywa się od teraz ulicą Nadbrzeżną, bo nic innego mądrzejszego nie wymyśliłem. Może zrobię następny, jakąś inną ulicę, zobaczymy. Zaraz jeszcze wam pokażę, jak to wygląda, jak syn się tym bawi. Jak to zupełnie zmienia postać rzeczy. A na razie widoczki z samej ulicy. Jeszcze może jakieś zbliżenie, bo tam ktoś chciał zbliżenie. Proszę bardzo. Tu mamy wieżę. I lecimy z domkami. Dom przy parkowej. Kamieniczki śliczne. Warzywniak ze sklepem zabawkowym, no i moje, powiedzmy, rzeczy tutaj, tak, powiedzmy, kopia, może nie tak do końca kopia, ale wzór, wzorowałem się na jakimś tam projekcie od Lego i tu całkowicie moja konstrukcja, ta lodziarnia, w ten sposób to wygląda. No, obiecałem pokazać, jak się syn tym bawi. Wtedy bardzo prosto to ściągnąć z owej deski i całość ląduje na podłodze. Rozłożona. I to jest wyższość takich konstrukcji nad modularami, gdzie trzeba ściągać te czapy jedną za drugą, jedną za drugą. A tak naprawdę tutaj wystarczy to rozłożyć. I mamy dostęp do każdego tyłu, bez najmniejszych problemów. Dziecko się może bawić tyłem, wkładać figurki, co tam sobie życzy. To jest bardzo fajne rozwiązanie, dlatego go zdecydowanie bardziej cenię niż modulary. A kiedy dziecko się kończy zabawę, wszystko ląduje na makiecie z powrotem, w której w każdej chwili można domek zmienić na jakiś inny domek i właśnie w następnym filmiku będę składał taki domek. Już mam pewien pomysł, będzie to pomysł mój własny, ale oczywiście też będzie wzorowany na czymś, bo tak nie do końca można, no teraz już ciężko wymyślić jakiekolwiek własne pomysły, bo już wszyscy wszystko zrobili. Dziękuję wam wszystkim za oglądanie.